Chcecie, żebym poprowadził 5000 czarnych do Los Angeles i zakłócił przebieg konwencji? Przykro mi, nie nadaje się do tego. Skąd to przekonanie? A kto kierował bojkotem autobusów w Montgomery? Albo protestował po podłożeniu bomby? Zapominasz, że jestem teraz pastorem. Kiedy CL pierwszy raz cię usłyszał, powiedział mi: Bayardzie, tam dzieją się czary. Zobaczył w tobie gwiazdę. A kiedy gwiazda świeci jaśniej niż inna, nawet najwięksi przywódcy czarnych, oni zrobią wszystko, żeby to światło zgasić. Pokazać ci, gdzie twoje miejsce. Dzwoniło do mnie wielu działaczy, którzy nie widzą sensu w tych protestach. To ludzie, z którymi wiele mnie łączy. Ale przestanie, gdy stąd wyjdziesz. Przyjacielu, to radość widzieć twój wzlot. Potrzebujemy cię w Los Angeles. Przypomnimy Kennedy'emu i wszystkim demokratom, że jeśli oni nie pomogą nam i nie sprzeciwią się segregacji, to my nie pomożemy im. Racja. Zrób to, Martinie. Użyj swojej siły.